Dzień dobry, ziemniak, Los Angeles, Kalifornia, Tibor, Tomek, za mną jest ogromne E3. My idziemy odebrać nasze badże, żebyśmy zdążyli tam wejść, a później się kierujemy na konferencję Ubisoftu, bo z Ubisoftem przyjechaliśmy prosto tutaj, w to ciepłe, ultra gorące miejsce. Poranki tutaj są naprawdę przyjemne, ale w momencie, kiedy zacznie świecić słońce, to robi się wręcz nieznośnie. 30 stopni, praktycznie tyle, co jest w tym momencie w Krakowie, w Polsce, u was, wszędzie. W sumie i tu gorąco, nie mam na co narzekać. Ojej, w tym roku mam ładnie napis z L zamiast pytajników. E3 to nie tylko gry, to także monster trucki, więc prawdziwie amerykańsko się zrobiło. Ogromne samochody. Zastanawiam się, jak się jeździ takim samochodem, jakie to jest uczucie. To jest taki cel w życiu, przejechać się kiedyś monster truckiem, taką ogromną maszyną, ale jest jeden mój ważny warunek. Musi mieć czyściutkie, piękne, lśniące koła, bo tak tym się w tym momencie zajmują, żeby w tym momencie to wszystko jak najlepiej wyglądało na to, co się będzie działo jutro. A jutro to miejsce przyjmie masakryczną ilość osób. Dobra, lecimy w takim razie do Theater i zobaczymy, co tam jest na miejscu. Konferencja Ubisoft E3 2019, hashtag UbiE3. Porządek musi być, wszystkie wejścia są oznaczone ładnie, gdzie należy wejść. My jesteśmy zaproszonymi gośćmi, więc wchodzimy wejściem przed nami. Czekając na rozpoczęcie, możemy oglądać to, co się dzieje w fanzonie, który jest na zewnątrz. To jest takie coś miłego dla osób, które w tym momencie oczekują. Od razu się przenieśliśmy na zewnątrz, bo będziemy stąd komentować całą konferencję, bo tak będzie najwygodniej, najlepiej i będziemy mogli wam pokazać, co się tam rzeczywiście działo. Dokładnie. Po pierwsze, całą konferencję rozpoczął koncert muzyki z Assassin's Creed'a i muszę przyznać, że to było wow, bo lubię muzykę taką. Jakby trend w ogóle oglądania gier albo filmów z muzyką na żywo jest mega fajny. Zawsze chciałem się wybrać na taki seans, na przykład Harry'ego Pottera czy Władcy Pierścieni z muzyką na żywo. A tutaj mama Assassin's Creed'a i od razu wróciło do mnie pamięć, po prostu pamięć nauszna z gier, jak to usłyszałem. Co jest najważniejsze, cała ta grupa będzie teraz po całym świecie sobie podróżować i będzie można na ich koncerty między innymi się wybrać. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to będzie taka możliwość, żeby zobaczyć całą tą grupę jeszcze w większej okazałości. Bo z tego, co zrozumiałem, tam jest jeszcze więcej muzyków, a była tylko część razem z nami w LA. No tak, symfonie raczej mają więcej członków. Jeżeli chodzi o Ghost Recon Breakpoint, to Tibur chce powiedzieć. Proszę państwa, na scenę przyszedł John Bernthal, czyli aktor odgrywający głównego antagonistę Breakpointa, a jednocześnie odgrywający Punishera w zakończonej już Netflixowej serialowej serii serialów. Ja jestem zajarany, bo strasznie lubię tego aktora, za wiele jego ról, ale najbardziej chyba za Punishera. Naprawdę, Ubisoft zrobił dobrą robotę, wybierając jego do roli takiego po prostu hardego komandosa mordercy, no bo on się nadaje do takich ról. Po prostu. No i to też fajnie pokazuje, że świat gamingu łączy się mocno ze światem nie tylko gamingu. Że gry to nie jest tylko granie, ale gry to jest też aktorowanie, między innymi. No i że gry to też tworzenie gier, a nie tylko granie w gry, nie? Została zapowiedziana też gra mobilna na telefony z postaciami z uniwersum Toma Clancy'ego. Koniec. No ja nie jestem wielkim fanem gier mobilnych, ale wiem, że tona świata w nie gra, tak więc fajnie, że dają takie opcje. No, kolejna gra mobilna to dla fanów gier mobilnych zawsze dobra rzecz, więc łapka w górę. Był rozentuzjazmowany tłum, jak to zapowiadali, więc wierzymy ich ocenie. Nowy Just Dance wyjdzie. Just Dance jest fajny, tyle mogę powiedzieć. No Just Dance, no tańczenie, nowe kawałki, nowe ruchy, choreografie, może jakieś inne elementy, tryby w grze. No spoko, no ja w Just Dance'a nie gram, ale... Podczas pokazu tanecznego było zapowiedziane, że będzie skibidi, więc będę miał co tańczyć. Ale Just Dance jest o tyle fajną gierką, że możesz zatańczyć sobie w zaciszu swojego domowego ogniska i nikt nie będzie zwracać za bardzo na ciebie uwagi, bo nie ma nikogo za tobą. Oni taki fajny message jeszcze starali się przekazać tym pokazem Just Dance, że taniec w ogóle jakby omija bariery językowe, że łączy ludzi, że pozwala się wyrażać i tak dalej. Ale... Dlatego podpinają taką bardzo fajną akcję w stylu promowania jakby bycia sobą poprzez taniec. Ale co jest jeszcze fajnego w związku z Just Dance'em? Jakbyś zobaczył na te poprzednie edycje, miałeś możliwość walki na przykład z bossami i wytańcowywałeś swojego przeciwnika, zdobywając punkty. Robiłem tę misję! Okej, okay, czekamy na Ghost Recon Just Dance, gdzie będziesz walczył z przeciwnikami tańcem zamiast broni. Jak strzelasz, to musi tańczyć, zatańcz do moich kul. O, no tak, w końcu. Dla fanów taktycznych koopów PvE, czyli
Player nie... versus environment. My tak. przeciwko środowisku, ja to zawsze lubię mówić. Ja powiem tak, ja się jaram, ponieważ po pierwsze to nie jest PvP, ja nie jestem aż takim fanem multiplayera, za bardzo mnie to zawsze stresuje, pojedynkowanie się z innymi, szczególnie taktyczne jak Rainbow Six, a lubię gry z fajnym motywem. Jeszcze tutaj jest coś o jakiejś zarazie, jakimś wirusie, na trailerze wyglądało to dość creepy. No i trzyosobowy taktyczny co-op w takim settingu, ja czekam i się jaram. Ja też czekam, zwłaszcza, że to jest kolejna gierka, która wychodzi na trzy osoby, więc nie musimy zbierać też czterech osób. Ja wiem, że to jest taka niby mała różnica, ale często, żeby dogadać się w większej grupie, jest to trudniejsze. Tak, więc... czasami bardzo łatwo jest zebrać trójkę, a strasznie trudno czwórkę, nie? To jest taka dziwna bariera. Gorzej, jak masz czwórkę, którą grasz, a potrzebujesz kogoś wyeliminować z tej grupy. Tak, gorzej. No, zawsze jest ten jeden, kto musi odpaść. Jak jeszcze zdążycie, to The Division 2 jest darmowe. Przez tak, chwilę. Przez parę dni. Bo wychodzi duży content update, gdzie wychodzimy poza obszar miasta, chodzimy na wsie, przedmieścia i inne. Będzie też epizod, gdzie Pentagon trzeba będzie zaatakować, a raczej odbić, albo powrót do Nowego Jorku w ogóle, bo tam było Coney Island na trailerze, a Coney Island jest przy Nowym Jorku, a tam rozgrywała się jedynka, więc pewnie ktoś z The Division z jedynki zdradził i trzeba będzie go teraz zdjąć. Ubisoft dołącza do pozostałych firm, które zmieniły swój plan. Zamiast sprzedawać gry, jest model subskrypcji. Czyli kupujemy subskrypcję i mamy dostęp do najnowszych gier także w ciągu dniu premiery. I tym razem pojawia się, jak on się nazywał? Uplay Plus, czyli dostęp do nowych gier, zamiast kupować pojedyncze $15 za miesiąc. To jest wszystko powiedziane. I będzie masakryczna ilość tytułów, między innymi ja zauważyłem parę perełek, w której nie miałem jeszcze okazji pograć i które chciałbym pograć, ale w początku była taka trochę bariera cenowa, bo tak myślałem, pogram chwilę, nie pogram chwilę, a teraz dzięki subskrypcji będę mógł sobie tak o, wybrać tom, ściągnąć i będę mieć lepszy pogląd na wszystko. Startuję we wrześniu, ale już teraz można sobie chyba to zamówić. Mieliśmy okazję podczas E3 zagrać sobie Brawler Champions, czyli gierki, którą wiele osób porównuje do Rocket League'a. Wiele osób mówi ja i Tivur, bo my rozmawialiśmy tylko na ten temat. Gierka jest w tym momencie do pobrania za darmo, jest demo, w które można sobie zagrać i przetestować samemu. Więcej będzie w materiale gameplayowym, więc nie chcemy nic zdradzać. Ważne, że jest za darmo w trakcie trwania E3, więc zależnie od tego, kiedy widzicie ten film, to może już nie ma. Lećcie, sprawdźcie na Uplayu, darmowe do pobrania. Ale to będzie free to play właśnie. Też darmowe. Można powiedzieć, że podczas tworzenia Assassina, na przykład przez 4 lata, można się zmęczyć. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie wydarzenia muszą być jak najbardziej odwzorowane względem prawdy. To też twórcy Assassina poszli troszeczkę inną drogą i wybrali się w strefę mitologiczną. To będzie taka gierka o bardziej słodkiej grafice, nazywa się Gods and Monsters. Na trailerze było powiedziane, że jeżeli ludzie potrzebują pomocy, to zwracają się do bogów, a jeżeli bogowie potrzebują pomocy, to zwracają się do ciebie. Mając na myśli tutaj postać, którą sterujemy. Co to oznacza? Nikt nie wie, to wszystko, co na razie wiemy. Tyle osób jest, tyle osób się stąd próbuje wydostać w jakiś sposób. S'il vous plaît. Ubisoft jest francuską firmą, więc mówię zawsze każdemu s'il vous plaît. Czyli proszę bardzo, jak próbuję przejść. Taki mój żarcik. Tak, tutaj panowie deweloperzy idą z Trialsa. Trials Rising. Kiedyś robiłem sobie testy, bo coś mi nie działało ze streamowaniem i tam pokazywałem gierkę, taki side-scroller. To, co ja pokazywałem, to były właśnie Trialsy, ale starsza wersja, nie ta nowa. Tam sobie T-Pain gra, a zaraz obok niego jest Ammunition. Od niej robiłem setup swój dotyczący streamowania na 2 pecety. No, pochwal się, kto ją rozpoznał, no. Tivur ją rozpoznał, bo ja mam patrzałki, to ja tak gorzej trochę widzę niż Tivur. Jeszcze na chwilę wbiliśmy do Microsoft Theater na Xbox Showcase. O kurczę, nowy kontroler. I wygląda, uwaga, następująco w ten sposób. Mamy możliwość wsadzenia innego rodzaju przycisków z tyłu. Wygląda to mega moim zdaniem. Warto jest zwrócić uwagę na gripa, który się tutaj znajduje, który jest ogumowany. I to sprawi, że ten kontroler będzie się bardzo dobrze trzymać w rękach, bo nawet jak teraz moje ręce są troszeczkę ubrudzone, to kurczę, podoba mi się. Co sądzisz? Czuć jakość, jakby... Może to tylko jakiś takie projection jest, ale bardzo przyjemnie się go trzyma. Blokowanie tych triggerów wydaje się być bardzo fajną opcją. Dodatkowe przyciski z tyłu jeszcze. To ogumowanie tutaj fantastyczny feeling daje. I taka matowa guma tutaj, leciutka, cieniutka, która się znajduje. Te gałki, które można sobie wymieniać na inne, też są świetne. Te przyciski, które są tutaj, pokazują, jak daleko możesz nacisnąć trigger. Do połówki, a tutaj jeszcze krócej.
No masz te trzy profile, masz wymienne w ogóle krzyżaki tutaj, lubisz taki śmieszny, to spoko, ale możesz też sobie standardowego tutaj wcisnąć i kurde, dużo opcji. To jest fajne do gier takich, których wiesz, bijatyk, bo możesz szybko zrobić ruch lewo, dół, prawo, po prostu jadąc sobie palcem po tym. Jeszcze jest jedna rzecz, jakbyś pokazał, jest tutaj kluczyk na dole do ustawiania tension, z tego co wiem, gałek. Tutaj pewnie można ten kluczyk zaaplikować i można sobie przekręcić prawo, lewo, żeby opór gałki móc zmienić. Nie da się, to był max, ale mogę tak na pół. Skokowo to trochę idzie w środku. Tak jak dopiero co niedawno byliśmy tutaj na górze, tak teraz znajdujemy się na dole. Zawsze mi się podobają te stędy, wszystkie osprzętowane tak mocno, tak ultra. I ilość świateł, żeby uzyskać ładny efekt, jest wręcz oszałamiająca. Bo tych świateł jest aż tyle. Jakie idealnie gładkie oświetlenie, idealnie oświetlona osoba. Forza Horizon teraz i LEGO łączą swoje siły. I jak zobaczycie, to tak wygląda ten McLaren trochę bardziej w rzeczywistości z bliska. Czyli nie poszli w półśrodki, nie zrobili tylko makiety, która by miała imitować tego typu budowlę. Tylko, kurczę, to jest ogromny samochód. Jeden kontroler, drugi kontroler, trzeci kontroler. Tutaj natomiast jest kontroler dla osób niepełnosprawnych, z tego co pamiętam, czyli wszystkie kontrolery, jak na przykład X, B, A, można sobie wpiąć za pomocą tego typu przycisków. Jeżeli ktoś jest na przykład w pewien sposób pośledzony ruchowo, to przycisk A może mieć na przykład pod szyją, jeżeli nie może tego robić prawą ręką, tak jak to jest normalnie na padzie. Albo na przykład może mieć przyciski pod stopami, więc to jest bardzo fajna sprawa. Chciałbym coś takiego przetestować, żeby też pokazać, że pewne bariery da się przekroczyć w gamingu, mimo pewnych uchybień zdrowotnych, można rzec. No i oczywiście na ekranach Sea of Thieves, które strasznie lubię. Jeszcze się dowiedziałem o jednej ważnej rzeczy dotyczącej tego urządzenia. Mianowicie tutaj jest kontroler, który można podłączyć z boku, na przykład taki nunchak, bym rzekł, który także może to imitować część ruchu. Wiadomo, są przyciski większe, są przyciski miększe, które bardzo delikatnie się przyciska i jest wyczuwalny klik, więc tutaj to mi się podoba. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, to całe, to są D-pady, które reagują na ruch. W tym momencie to nie jest podłączone do gry, ale chciałem tylko pokazać, że rynek się bardzo mocno otwiera i idzie w bardzo dobrą stronę. Tak samo jak w bardzo dobrą stronę jest tak ogromna, przytłaczająca ilość monitorów, która się w tym momencie tutaj znajduje przede mną. No i oczywiście jest breakpoint i powiem wam szczerze, to jest zarąbisty setup, bo widzisz pozycję swoich sojuszników w pewien sposób i możecie sobie wszyscy grać. I taki setup jest o tyle ciekawy, że mamy dwie osoby z przodu, dwie osoby z tyłu, więc ci, co są z tyłu, patrzą na górę, a ci, co są na dole, patrzą na dół. O-o, Borderlands 3 tutaj jest. Ojej, w ogóle teraz z Headsome Collection będzie nowy story mode, z tego co pamiętam, do dwójki. Coś tam jest. Przyznam, bardzo przyjemnie. My lecimy do hotelu w tym momencie montować wszystko, aż mi odpadł mikrofon. I już jestem w hotelu. Ja wiem, że ten vlog może nie był idealnie poskładany i w ogóle, ale liczy się to, że pojawia się dosyć wcześnie. Specjalnie nie szedłem jeszcze spać, mimo że u was jest koło 10, u mnie jest koło 1 w nocy, a wstać by się przydało w okolicach 7. Chcę po prostu w jakiś trochę inny sposób móc wam dostarczyć content, a oprócz tego, tak jak mówiłem, temperatura. Ciągłe przebywanie na takim słońcu niestety mnie przynajmniej straszliwie wypłukuje z energii. Ale nie na zasadzie, że o, jestem zmęczony, nic mi się nie chce. Mi się chce po prostu, ale totalnie spać. I to w ciągu dnia. Zmusiłem się, żeby posiedzieć chwilę dłużej, żeby móc zrobić dla was ten materiał i się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że wy też się cieszycie i że wam się podoba. Takie luźne podejście do tego wszystkiego, takie bardziej ludzkie. Jakoś takie różne przemyślenia mnie łapią w LA, zwłaszcza, że sam jestem w pokoju, to mam więcej czasu na własne myśli. Bo wiadomo, siedząc przy komputerze, pracując, człowiek i tak o różnych rzeczach myśli. Jestem zarazem szczęśliwy i smutny, ale może o tym kiedy indziej. Póki co, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dwa inne filmy się wyświetlają na ekranie oraz subskrybujka.